Dolnośląski Festiwal Nauki Politechniki Wrocławskiej od lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród studentów. Pandemia COVID-19 przekreśliła tradycyjną formę organizacji festiwalu, ale także postawiła wiele nowych możliwości. Edycje poprzednie odbywały się, można powiedzieć, w formie face-to-face, czyli były wykłady w dużej ilości na sali oraz przede wszystkim na Politechnice Wrocławskiej było dużo form czynnych, czyli spotkania z młodzieżą w laboratorium, różne pokazy chemiczne. To cieszy się bardzo, bardzo tutaj wielkim zainteresowaniem. Z uwagi na pandemię całe wydarzenie musiało się przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Wszelkie pokazy, spotkania i wykłady w ramach festiwalu będą transmitowane na Facebooku Politechniki Wrocławskiej. W sumie będzie ich 115. W wydarzenie zaangażowały się wszystkie wydziały. To jest wyjątkowo dużo, bo zawsze tych imprez, tych face to face było dużo więcej. W tym roku 115 jest to tak duży sukces. Też nauki humanistyczne, języki obce, także wszystko będzie prezentowane. Oprócz inżynierii będą te rzeczy miękkie również prezentowane. Także jest dużo, dużo ciekawych wydarzeń w laboratoriach. Motywem przewodnim tegorocznej 23. edycji festiwalu będzie Nauka 2.0. Ma on pomóc zrozumieć wpływ przemian politycznych, społecznych i klimatycznych na naukę. Głównym punktem każdej odsłony festiwalu jest debata oksfordzka. Tym razem wezmą w niej udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oleśnicy oraz z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej. Debata oksfordzka właśnie będzie dotyczyła takiego sporu, czy jednostka ma wpływ na system, czy system jest ważniejszy od jednostki, prawda? I tutaj oczywiście są zagadnienia i medyczne, czyli zagadnienia też społeczne, czy zagadnienia energetyczne, powiedzmy węgiel versus atom i tak dalej, i tak dalej. Także ten COVID też tu się będzie tutaj przewijał. Festiwal rozpocznie się w czwartek, 17 września i potrwa do środy, 23. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.